Cześć! W 1986 roku Nikon zaprezentował swój pierwszy aparat autofokus, Nikona F501. Bardzo fajny, ciekawy aparat, ale to był taki aparat przejściowy pomiędzy aparatami przed autofokusem, a aparatami z już takim rozwiniętym systemem automatycznego ustawiania ostrości. I co prawda później powstał model F401, F801, ale to był model dla profesjonalistów, F4 dla prawdziwych profesjonalistów. Natomiast amatorzy, którzy chcieli dostać dobry korpus Nikona, musieli troszkę poczekać. Musieli poczekać do jesieni 1990 roku, kiedy Nikon pokazał swój model F601. To był aparat. To jest aparat. Aparat, który ma w sobie wszystkie zalety tych wyższych modeli, czyli modelu 801 i F4, czyli pomiar światła taki sam jak w modelu F801 i F4 oraz autofokus dokładnie też taki sam jak w 801 i F4. I taki aparat amatorzy w dostępnej cenie dostali do ręki. Aparat, który wtedy... Znaczy, ja uważam, który nadal jest świetnym aparatem. Jego następca dopiero F70, praktycznie ciekawy aparat, który ja osobiście lubię, natomiast 601 to jest to, o co chodzi. O co chodzi w aparacie? No, w aparacie co jest najważniejsze? Żeby on był wygodny. Tu mamy jedno główne sterowanie, wyświetlacz cykl krystaliczny, włącznik, w sumie dosyć mało przycisków, spust działający, jak słychać, bardzo dobrze, autofokus działający naprawdę bardzo dobrze, pomiar światła działający bardzo dobrze, automatyczne zakładanie filmu, wkładamy negatyw, przewijamy kawałeczek, zamykamy, i już jest gotowy. I później sam przewija film. Możemy sobie wybrać, czy chcemy robić zdjęcia pojedyncze, czy zdjęcia ciągłe. Ma przełącznik trybów przewijania filmu. Czy ciągłe, znaczy pojedyncze i ciągłe wolne, kiedy robi zdjęcia z szybkością 1,2 klatki na sekundę i ciągłe szybkie z częstotliwością 2 klatek na sekundę. Wiele osób zarzuca mu, że to jest wolno, ale jak chcesz szybciej, to sobie kup szybszy korpus, profesjonalny. Czymś musiał się mimo wszystko 601 różnić od 801, żeby była tańsza od niego. A jeśli mam dobry autofokus i dobry pomiar światła, to czym mi się różni? No, autofokus. To był ten autofokus drugiej generacji, czyli lepszy niż w 501, szybszy niż w 501, dokładniejszy. To widać po nim. Podnoszę. To on to robi naprawdę błyskawicznie. Do tego mamy, tak jak powiedziałem, dobry pomiar światła. Trzy podstawowe tryby pomiaru światła. Ten najlepszy, jaki wtedy był, pomiar światła matrycowy, pięciosegmentowy Nikona, który był w 801 i w F4, na którego nikt nie mógł narzekać. Ja też nie narzekałem. Wszystkie zdjęcia, które zaprezentuję, powstały z jego pomiarem matrycowym, pomiarem światła, z tym obiektywem zresztą. To jest obiektyw 35-70-3-3-4,5, który przeważnie był oferowany z tym dokładnie korpusem, który działa z nim bardzo dobrze. Z nim działają też bardzo dobrze starsze aparaty, znaczy obiektywy. Starsze obiektywy bez autofokusa, ale pomiar matrycowy wtedy nie będzie działał. Niestety zostaje nam pomiar centralnie ważony do nich, ale on ma jeszcze pomiar punktowy, który wielu fotografów sobie chwaliło, zwłaszcza, że tu pod kciukiem jest moim zdaniem wygodny przycisk suwadełko. Przesuwany włącznik, który możemy sobie wycelować jakiś punkt. On ustawi mi ostrość, ja zablokuję i zablokowałem i światło, i ostrość. Ja mogę to regulować, ale zablokowałem światło i ostrość i teraz mogę zrobić zdjęcia z przekadrowania z zapamiętanymi parametrami. Z parametrami ja mogę odłączyć zapamiętanie ostrości, natomiast mogę mieć tak, jak teraz zapamiętałem, i mogę robić sesję. To jest
To jest praktycznie przy sesji portretowej, kiedy ja biorę pomiar światła z oka, pomiar światła i ostrości z oka, a później przestawiam i robię serię zdjęć, które wykonuję, mając ten jeden pomiar światła i pomiar ostrości, co jest bardzo dobre. Oczywiście nie wspomniałem cztery podstawowe tryby pracy, czyli automatyczne P z tak zwanym shiftem, priorytet przysłony, priorytet czasu i czysty manual, gdzie mogę sobie ustawić sam parametry ekspozycji, mając bardzo wygodną drabinkę w środku, która mi pokazuje, czy ja prześwietlam, czy nie doświetlam według jego wskazań, oraz piąty program. Piąty program, czyli P-Auto. P-Auto to była taka nowość wtedy. Aparat dostawał informacje od obiektywu, to jest zwłaszcza przy dłuższych ogniskowych było przydatne, dostawał informacje od obiektywu o ustawionej ogniskowej i według tego starał się tak dobrać parę, czas i przysłona, żeby nie poruszyć, żeby zdjęcie nie zostało poruszone. Bardzo, bardzo fajna funkcja, zresztą w tej chwili w wielu aparatach popularna. To jest tak, że Nikon chciał zachować kompatybilność wsteczną do poprzednich obiektywów, dlatego jest to możliwość podpięcia starszych obiektywów. Ale jest tak, że mając te obiektywy, żeby używać priorytetu przysłony, muszę tu przełączyć blokadę i zdjąć blokadę i wtedy ręcznie ustawiać przysłony na obiektywie. Co w późniejszych, już tych późniejszych modelach już tak nie było. To samo w manualu tak muszę zrobić, ale żeby używać go w priorytecie czasu, to muszę ustawić na maksymalną i zablokować, najlepiej zablokować i wtedy on sam, ja wybieram mu czas, a on sam dobiera przysłonę. Jest to uciążliwe i dla nie-Nikonowców czasami przeszkadzające. Dlatego ja używałem tego aparatu, przyznam się uczciwie, w priorytecie przysłony. Włączyłem priorytet przysłony i jak w klasycznym aparacie ustawiałem sobie przysłonę, on mi ładnie pokazywał, jaki czas do tego dobierze. Ja mogłem wprowadzić blokadę ekspozycji, co ja bardzo lubię, czyli naciskam spust, blokuję ekspozycję, przesuwam i robię zdjęcie, lub mogłem wprowadzić korekcję ekspozycji. Mały guziczek, naciskam, koryguję ekspozycję, plus, minus 5 EV. 5 EV to jest bardzo dużo, także bardzo wygodnie. Do tego mamy ISO. Mogę ISO ustawić do 6400 w ustawieniu ręcznie, ale mogę też mu włączyć kodowanie, żeby z kodu DX brał czułość. W związku z tym nie ma żadnego problemu. Nie powiedziałem, migawka elektroniczna z czasami od 30 sekund do 1/2000 części sekundy. 2000 część sekundy w aparatach amatorskich to było coś naprawdę fajnego. I czas synchronizacji z lampą błyskową 1/125 część sekundy. Do tego mamy tutaj lampkę błyskową. Dzisiaj to tak nie dziwi, wtedy to było coś. Lampy błyskowe wbudowane w aparat, liczba przewodnia 13, możliwość do pracy jakby dwóch rodzajów pracy tej lampy błyskowej, czyli normalna lampa, która błyska i oświetla scenę, ale możliwość, można ją też przestawić w tryb do błysku, do światła zastanego, czyli że ona tylko błysk wypełniający, o, to jest błysk wypełniający. I tu, to wszystko jest tu zakodowane na tych kilku guziczkach. Do tego, jak dobrze się przyjrzymy, to mamy jakby podwójną skalę na tych wszystkich guziczkach, przyciskach. Wiem, guziczek jest przy koszuli. Przyciskach białe, które bezpośrednio wybieramy i złote, które musimy przycisnąć tutaj. Tutaj jest taki shift. Jak jego nacisnę, to w tym momencie działają mi te drugie spod spodu. To wymaga troszkę wprawy, ale naprawdę bardzo dobrze działa. Co w nim jest takiego, co mnie osobiście zaskoczyło i stwierdziłem, że w sumie ciekawy pomysł. Szkoda, że w innych aparatach go nie spotykałem. Samowyzwalacz. Znaczy, nie no, samowyzwalacz w niejednym aparacie był, ale nie taki jak w tym. Naciskam samowyzwalacz i mogę sobie ustawić czas od 1 sekundy do 30 sekund, kiedy on sobie sam wyzwoli zdjęcie, co nie jest żadną rewelacją. Natomiast jeśli będę obracał dalej, to mogę ustawić tak, żeby on mi zrobił dwa zdjęcia, jakby jedno po drugim. Ustawię samowyzwalacz na ten takie jakby podwójne zdjęcie. Ustawię na statywie, nacisnę, on wtedy odliczy 10 sekund, zrobi jedno zdjęcie, po czym odliczy jeszcze 5 sekund i zrobi drugie zdjęcie. Przy zdjęciach grupowych
kiedy ty musisz tam zrobić, ale też chcesz być na zdjęciu, bo jak samemu robisz, to nie ma problemu, ustawiasz sobie wolną serię, robisz pyk, 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 trzy zdjęcia i zrobione jest. Teoria mówi, że ilość zdjęć, żeby nie było osoby z zamkniętymi oczami, to teoria mówi, że ilość zdjęć musi być o jedną więcej niż osób stojących na zdjęciu. Szczęść Boże osobom, które mają film 36-klatkowy i 100-osobową grupę do zrobienia zdjęć. To nie da się, oczywiście, ale wiadomo, że przy 5 zdjęciach to już na pewno da się przekopiować oczy, bo ktoś będzie miał w ciągu tych 5 zawsze otwarte. Chyba, że się już ma naprawdę pecha jakiegoś. Ale to, że on robi 10 sekund zdjęcie, 5 sekund i zdjęcie, jest naprawdę świetnym sposobem, którego osobiście nie spotkałem w innym aparacie. Wiem, nie wszystkie aparaty miałem, używałem. Tego używałem. Zrobiłem nim zdjęcia i powiem, że jest to jeden z przyjemniejszych korpusów, którymi się robi zdjęcia. Wiem, zaraz się usłyszę, że no, ale F90, ale F90 jest troszeczkę wyższa półka, no i przede wszystkim nowszy o parę lat. Parę lat różnicy to jest, daje to, że w F90 czy w tamtych późniejszych jest trzecia generacja autofokusa, czyli jeszcze lepszy. Aczkolwiek ten jest bardzo dobry autofokus. Przesiadając się z niego, ze swojego cyfraka, naprawdę nie czułem żadnego, że mam jakieś problemy z ustawieniem ostrości. Gotowe. Gotowe. I to teraz on świeci nie na mnie, tylko tam w ciemne punkty, które naprawdę ustawia ostrość. Ustawiłeś ostrość? Przestawiłem go na P, a on nie będzie na P robił, bo będzie robił na A, bo mu obiektyw przestawiłem. On komunikuje się bardzo dobrze, informuje o tym, co chce zrobić. Jeszcze jedną zaletą, o której mówią, to jest możliwość wkręcenia mu zwykłego, tradycyjnego, wkręcanego wężyka. I rzecz, o której nie wspomniałem, jest to pierwszy Nikon, w którym zastosowano specjalną baterię litową, a nie akumulatorki. Bateria jest dzisiaj mniej popularna, ale da się ją kupić. Sam kupiłem to nie tak dawno przez internet, więc nie ma problemu. Mówią, że niektóre egzemplarze zużywają tą baterię szybko i spotkałem się, że najlepiej to jest, jak się nie robi zdjęć, wyjąć ją i włożyć ją do góry nogami. Da się. I wtedy bateria jest w środku, ale nie ma styków. Ciekawy pomysł, że się dają założyć, bo do wielu aparatów się nie da założyć odwrotnie baterii. Inną rzeczą, której tu nie ma w tym aparacie, to jest podgląd głębi ostrości, ale to nie jest wina tego konkretnego modelu, tylko po prostu w tym systemie obiektywów, sterowania obiektywami, po prostu nie dało się dobrze rozwiązać podglądu głębi ostrości. Dopiero Nikony, które mają przysłony regulowane elektronicznie, mają naprawdę dobrze zrobiony podgląd głębi ostrości. Tutaj było to praktycznie niewykonalne. W związku z tym nie zrobiono. Największą wadą, jaką mówią o tych Nikonach, to jest łamiący się bolec od klapki. Jak widać, po moim też jest sklejony taśmą. Niestety i wiele tych aparatów jest zaklejonych taśmą, ponieważ ten bolec nawet przy delikatnym używaniu on się po jakimś czasie łamie. Ten plastik był jakiś źle zrobiony, mimo że aparat produkowany był w Japonii, za wyjątkiem ostatnich egzemplarzy, bo dosyć długo go produkowano. Ja się nie dziwię, dobry aparat powinien się długo produkować, powinien się długo i dobrze sprzedawać. To jest dobry aparat. W związku z tym ostatnie egzemplarze w Tajlandii były produkowane, co nie słyszałem, żeby była jakaś różnica w jakości, plus ciężko jest spotkać. Przede wszystkim kupuje się modele spotykane produkowane w Japonii. Aparat, nie powiedziałem, nazywał się na całym świecie, za wyjątkiem Stanów, F601, natomiast w Stanach 60.06. Dobrze. 60.06, ale trzeba pamiętać o tym, że był jeszcze jeden model tego Nikona, w Stanach nazywany N6000, a w reszcie świata F601M, który był jakby uproszczoną wersją Nikona F601, czyli uproszczoną, bez autofokusa,
pozbawioną całkowicie autofokusa, pozbawioną lampy błyskowej, pomiaru matrycowego. Nie. I pomiaru punktowego. Pomiar matrycowy był zachowany, ale nie miał pomiaru punktowego. Jak ty zobaczysz Nikona F601 z literką M, nie kupuj. Nie miałem w ręce, natomiast osób, które czytałem recenzję, stwierdzili, jest to chyba najgłupszy Nikon, jakiego oni widzieli. Nie wiedzą, po co w ogóle został wyprodukowany. Przecież ten jest taki fajny, dobry. Po co robić taką obciętą wersję Nikona bez autofokusa? Co tutaj jeszcze miałem powiedzieć? A, błysk na drugą kurtynę można ustawić jeszcze w tym aparacie, bo sprawdzam, co na ściądze jeszcze mam zapisanego. Co jest też bardzo ciekawym rozwiązaniem. O czymś jeszcze nie powiedziałem? Bardzo dobry wizjer. Bardzo jasny wizjer. Brak korekcji do wzroku. Były do niego specjalne nakładki do korekcji wzroku. Nie ma. Ja lubię, jak jest pokrętło, którym mogę sobie dostroić wzrok, ponieważ jak widać, noszę okulary. Ja jak wychodzę w plener, to nie zabieram okularów, bo to są okulary do czytania. I wtedy sobie koryguję pokrętłem i jest fajnie. Nie ma regulacji dioptrii. Natomiast wizjer jest duży, czytelny. Informacji w wizjerze jest mało, natomiast są te, co są niezbędne do szczęścia, czyli jak nacisnę, jaki mam program, jaki mam czas, jaką mam przysłonę, czy autofokus ustawił ostrość, czyli kropeczka mi się zapaliła, ona się bardzo szybko i bardzo łatwo zapala, a jak się przełączę w manual, przełączmy się w manual, to mi się pojawia tam drabinka, którą mogę bardzo łatwo przesunąć. A jak przyłączę się tutaj, o tu, bo mam tutaj przyłącznik autofokusa, czyli manual, zdjęcia pojedyncze lub zdjęcia ciągłe. Ciągłe są, to nie jest ta szybkość, pojedyncze są najlepsze. Przełączę się w manual, to mi się pojawiają strzałeczki przy tej kropeczce, które pokazują, nie, tu jak będziesz kręcił, to ci się ustawi ostrość. W związku z tym naprawdę aparat, nie ustawię ostrości, bo mu wyłączyłem. Haha. Aparat naprawdę bardzo dobry. Jeśli szukasz jakiegoś fajnego, dobrego, w sumie niedrogiego modelu Nikona autofokus na filmy, Nikon F601 bez literki M oczywiście, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. On nie współpracuje z wszystkimi najnowszymi obiektywami. Nie. Najlepiej mieć obiektywy z jego epoki do tego, żeby z nim współpracowały, lub starsze. Człowiek najlepiej pracuje z tymi swoimi z epoki, działa bardzo dobrze. Natomiast jeśli chcesz, to jest to świetny, bardzo dobry korpus, który dobrze leży w ręce. On jest tak, jak powinien być. Ma właściwą wagę, właściwy rozmiar. Wszystko w nim jest właściwe do tego, żeby robić przyjemnie zdjęcia. Także osobiście polecam. Polecam Nikona F601 jako naprawdę bardzo fajny korpus. Zdjęcia, które nim zrobiłem, dokładnie tym zestawem, korzystając wyłącznie z trybu pomiaru matrycowego, to można zobaczyć tutaj. Zresztą może spójrzmy na przykład na tą latarnię. Jak tą latarnię... Tu. Tą latarnię, jak zrzucimy okiem, to jak na zdjęcie pod światło praktycznie, bo z tyłu mamy jasne niebo, to on sobie poradził bardzo dobrze. I potem już widać, że pomiar matrycowy jego, ten pięcioelementowy, segmentowy, działa bardzo dobrze i warto sobie na tym matrycowym robić zdjęcia. Także jeszcze raz, zapraszam do obejrzenia galerii. Polecam aparat, bo wart jest tego, żeby go poużywać, porobić nim zdjęcia. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oczywiście oglądania innych filmów. Zapraszam do przyłączania się do patronów kanału Fotografia Analogowa, bo dzięki patronom, którym bardzo, bardzo dziękuję, mam pieniądze na to, żeby kupić negatywy, kupić chemię, a czasami kupić jakiś aparat. Co prawda z ułamaną klapką, ale którym można spokojnie robić zdjęcia. To właśnie dzięki Wam mam na to pieniądze. A Ty też możesz się do patronu przyłączyć, wtedy będę miał więcej, żeby móc robić ciekawsze zdjęcia. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć.